ten jak zwykle do niego się dodzwonić, to graniczy z cudem. Nie no, zaraz mnie coś strzeli, po co mu ten telefon? Ano tak, zapomniałem, gierki na posiedzeniu i głupie filmiki, ale żeby odebrać to nie. O, siema widzowie, miło was widzieć, pewnie się zastanawiacie, o kogo chodzi, chociaż odpowiedź jest jeszcze łatwiejsza niż to, ile to jest 2 plus 2. Tak, chodzi o tego przygłupa Karla, który miał tu być 10 minut temu, ale jak zwykle się spóźnia. Mieliśmy jechać udekorować choinkę w domu na growth i przygotować kolację, a także złożyć wam świąteczne życzenia, ale jak widzicie z Karlem to tak jest, że się umawia na godzinę, a on i tak spóźniony. Mam nadzieję, że będzie miał dobre wytłumaczenie. Oho, czyżby panicz odzwaniał? A jakże, na co ci ten telefon, maślaku? Jak to na co? Do grania w gierki na posiedzeniu i oglądania głupich filmików, hehe. Dobra, nie peskuj, nie tek, tylko złaź na dół, czekamy na ciebie. Tak myślałem, znam cię jak mało kogo. Dobra, już idę. No to lecimy na Grove Street, widzowie. Let's go. O kurna, a co to za wehikuł? Wehikuł to ty zostaw w spokoju. Stoi w garażu, hehe. Skąd ty wytrzasnąłeś tą furę? Świetna jest. No nie, zajebista. Pożyczyłem, przywiozłem w niej choinkę. Poza tym jak widzisz, jest tu pełno lampek, które świecą. Potem to przetestujemy. Klimatycznie. Idealnie dopełnia ten piękny zimowy klimat. Nie to co u asasyna. Jak zwykle w święta deszcz, plucha, błoto i brak śniegu. Beka z ciebie, asasyn, hehe. Aż cisną się na usta słowa. Masz to w Polsce? Hehe. Ale dobra, skończmy gadać. Jedziemy na Grove. Po drodze ogarnijmy zakupy i czas się zabrać za kolację, żebyśmy ze wszystkim zdążyli. A potem trzeba złożyć życzenia widzom, bo po to się tu przecież dziś zebraliśmy. Tak jest. W drogę. Tylko nie zgub choinki, bo będzie przypeks. Luźna guma, mieciu. Najwyżej pożyczysz mi swoją. Oczywiście z zawartością pod nią, hehe. Mieczysławie, mój wieloletni przyjacielu. Co roku spotykamy się w tym domu i wspólnie spędzamy Wigilię. Bardzo się cieszę, że jesteś obecny na tegorocznej wieczerzy. Och, Karlu, nie ma za co dziękować. To czysta przyjemność. Dziękuję za zaproszenie. No to co, zanim zaczniemy jeść potrawy z naszego suto zastawionego stołu, należałoby w końcu spełnić to, po co się tu spotkaliśmy, prawda? Jak najbardziej. Nie zabierajmy więcej czasu. Są święta, nie ma co przyciągać. No siema widzowie, z tej strony wasza ulubiona trójca, Karl, Nietek oraz Alex, a no i jako czwarty asasyn zza klawiatury oczywiście. Zanim życzenia, popatrzcie tylko na to piękne auto, fajnie się świeci, co? Chyba go odkupię, bo nie mogę się napatrzeć, hehe. Świetny pomysł. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, chcemy wam życzyć wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Tego i wszystkiego innego, czego tylko sobie zamarzycie, serdecznie wam życzymy. Mamy nadzieję, że spotkamy się w końcu w przyszłym roku, a wy? Ano, fajnie by było. Tak więc trzymajcie kciuki za to, żeby się udało. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ludziska. Wesołych świąt. Ho, 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 ho.